Cześć! Kontynuujemy spacer po Wrocławiu szlakiem ikonicznych mostów. W poprzednich odcinkach opowiedzieliśmy o moście grunwaldzkim, mostach pomorskich, teraz przyszedł czas na most zwierzyniecki. Zachwyca on nie tylko swoją architekturą, ale także lokalizacją. Powoli odsłania nam się, by ukazać się w pełnej krasie po niedawno zakończonym remoncie. Pierwotnie w miejscu obecnego mostu istniała drewniana przeprawa, wzmiankowana już w 1655 roku jako most szczytnicki bądź most ceglany. Ta druga nazwa wzięła się stąd, że na prawym brzegu rzeki istniała cegielnia. W XVIII wieku most nazywano mostem przepustkowym, Passbrücke. Nazwa wzięła się stąd, że za przejazd przez most pobierano opłatę celną, a ta opłata była pobierana w strażnicy znajdującej się tuż przy moście, nazywanej też komorą celną. Komora pełniła, czy strażnica pełniła też funkcję kordonu sanitarnego, kiedy w mieście wybuchała epidemia bądź wokół miasta. Wtedy strażnicy pełnili taką funkcję zapory, nie przepuszczając mieszkańców, a ci, którzy chcieli się udać do miasta i wykazywali symptomy choroby, byli poddawani kwarantannie. W XIX wieku drewnianą konstrukcję zastąpiono konstrukcją drewniano-żelazną opartą na jednym pylonie. Szerokość jezdni wtedy wynosiła 5 metrów, a szerokość chodników 1,5 metra. Jednak pod koniec XIX wieku postanowiono przebudować most. Przyczyn było kilka. Między innymi wytyczono tor wodny na szlaku Starej Odry. Popularnością cieszyły się tereny rozrywkowe i rekreacyjne na terenie Parku Szczytnickiego, jak tor wyścigów konnych, ogród zoologiczny, tor kolarski na Dębiu. W 1877 roku wytyczono też linię tramwaju konnego na Stare Szczytniki. Stąd w 1895 roku przystąpiono do realizacji pomysłu. Za całość projektu architektonicznego odpowiadał Karl Klim wraz z Richardem Plidemanem. Dwudziestego pierwszego kwietnia 1897 roku nowy most przepustkowy oddano do użytku. Jednak nie doczekał on się uroczystego otwarcia, takiego jak chociażby most grunwaldzki. Po II wojnie światowej na mocy specjalnego okólnika zarządu miasta 19 października 1945 roku nazwę Passbrücke zastąpiono mostem zwierzynieckim. A w 1973 został on wpisany do rejestru zabytków i objęty jest ochroną konserwatorską. Dwa lata temu rozpoczął się gruntowny remont mostu. Prace obejmują m.in. zmianę kolorystyki, stąd konstrukcja otrzymała barwę ciemnej oliwki, balustrada kolor ceglany, pylony poddano rekonstrukcji, wykonane one są z czerwonego piaskowca, zrekonstruowano latarnie oraz wymieniono chodnik. Największą sensacją wzbudza właśnie nowa, stara kolorystyka. Wszyscy przyzwyczaili się do tej żółtej, ale należy pamiętać, że ona powstała w latach 80. XX wieku podczas ostatniego remontu. Aby nadać mostowi tej nowej, historycznej barwy, poddano most powłoki malarskie badaniom stratygraficznym, m.in. przy użyciu mikroskopu. Cennym źródłem badawczym okazały się także fotografie archiwalne. I okazało się, że w momencie powstania mostu, czyli w roku 1897, przez kolejne lata, kiedy most poddawano renowacjom, położono aż 13 warstw farby, ale dopiero teraz odkryto tą oryginalną. Most zwierzyniecki kryje wiele ciekawostek i sekretów, a przeprowadzony remont pozwala je wydobyć ponownie na światło dzienne. Chociażby taki drobny element na filarze balustrady, wykonany przez anonimowego autora, linearny szkic mostu. W ponad 125-letniej historii mostu doświadczył on dwóch powodzi. Ta z 1903 roku została udokumentowana pod postacią żeliwnej tabliczki, gdzie jest wskazany i pokazany poziom wody. Ta z 1997 roku wciąż czeka na swoje upamiętnienie. Most zagrał również w filmach. Możecie go zobaczyć w filmie Romana Załuskiego pod tytułem Zaraza, w filmie Hiszpanka czy w polskiej komedii w reżyserii Tadeusza Chmielowskiego pod tytułem Ewa chce spać.
Do 1945 roku na moście wisiała tablica ufundowana przez władze miasta, dokumentująca jego historię. Jednak po II wojnie światowej na skutek polonizacji Wrocławia tablica zniknęła, ale ma ponownie się pojawić w języku polskim i w języku niemieckim. A oto jej treść. Drewniany spoczywałem długie stulecia ponad leniwymi wodami. Teraz żelaza i kamienia zdobią żeglowny szlak. Most Zwierzyniecki przerzucony przez leniwie sunący nurt starej Odry, otoczony piękną zielenią i wysmakowaną architekturą. Znany jest nie tylko wrocławianom, ale także turystom, którzy tutaj przyjeżdżają z całej Polski, aby oglądać ogród zoologiczny, Park Szczytnicki, Halę Stulecia czy osiedle Wuwa. Jego niedawno zakończony remont skłania, aby ponownie odkrywać jego ciekawostki historyczne i detale architektoniczne.